Dzień dobry, mili państwo, to jest test mikrofonu i to wszystko nie dzieje się naprawdę. To jest jedynie test i to wszystko zostanie potem skasowane. Nikt więcej tego nie zobaczy. Nie mogliśmy znaleźć osoby, która jest bardziej kompetentna w temacie niż organizatora dzisiejszego festiwalu, więc dowiedzmy się, dlaczego nie reggae? Ja tylko mam pytanie podstawowe, czy to jest telewizja komercyjna, czy Trwam? Spalili nam busa. Chciałbym donieść, że Koprowska spod siódemki, wiecie, w tym dziesięciopiętrowym, to normalnie nie ma krzyża w przedpokoju, wiem, bo cukier pożyczałem. Mamy szczęście, udało nam się spotkać jeszcze kolejną osobę z organizatorów. Niewyspani, toną w długach. Kaśka przed chwilą, windykatorzy obcięli jej palec, nie będziemy tego pokazywać. Choroba, brak palców. Powiedz, czemu to sobie robisz? Słuchaj, katuję się dla ska, katuję się po prostu dla muzyki i dla ciebie, bo jesteś przedstawicielem tego nurtu. Po prostu jest to miłość, a to wyjaśnia wszystko. Miłość, słuchajcie, czy reggae ma miłość? Nie, reggae ma dredy, my mamy miłość. Reggae ma bednarka, my mamy Maćka. Sie wollen uns sagen, warum Reggae ist schlimm und warum Ska ist wunderbar. Das Wetter für Ska ist immer wunderbar. Immer wunderbar. Das ist sehr wichtig. Ja, und wenn Vespa und Las Melinas spielt, das ist immer wunderbar. Immer wunder. Genau, wunderbar. Genau, bar. Jednak reggae jest muzyką, którą Polacy kochają, a ska jest muzyką, której nienawidzą. Niestety za granicą sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Mamy przedstawicielkę Federacji Rosyjskiej tutaj. Sankt Petersburg reprezenta. U mnie ruski oczyń płochy, ale ty skażę imienia Paciemu Bob Marley płochy. Nie wiem, Bob Marley to jest dobrze. Dobrze Bob Marley, a Larry Otkin, Desmond Decker. To jest super. Bob Marley, dobry. Lori Atkin, super. We've had some people from Germany, we've had some people from Poland. Now we have a representative of England, right? Yeah, England. We're very lucky. He came specially for this festival and it's, for us, it's very curious because everybody in Poland hates ska and everybody loves reggae. What made you come here all this way to listen to this music, which is so hated in Poland? It's not that far. It's 2 hours on the plane. What would you do normally if you wouldn't come here? What would you do at home? I go and see bands in England. So, it would be better investment or worse? It's cheaper. It's cheaper in my country, but I like to visit new places and see new bands. But you were confused for 5 seconds and we take it as an answer that you would prefer to be at home, right? Sprawa się staje podejrzana. Szukamy hejterów ska. Podejrzewaliśmy, że nikt nie przyjedzie na ten festiwal. Mieliśmy już przedstawiciela w ogóle z Anglii, mieliśmy przedstawicielkę z Niemiec. Mamy dużo osób z całej Polski. To jest absolutnie niezrozumiałe i obecnie osoba z Czech w ogóle. To w ogóle nie ma sensu. Powiedz mi, dlaczego po prostu ska się? Dlaczego to jest zła muzyka? Co cię? O co chodzi? Lidi neví, co je dobré. To je jediný důvod, proč si myslím, že nemají rádi ska. Nemají rádi ska. Pomyśleliśmy, že najlepiej spytać źródła, dlatego pytamy obecnie płytę Las Melinas. Dlaczego się nie sprzedajesz? Dlaczego płytę Las Melinas się w ogóle nie sprzedajesz? Za nie mówiła. Mam wrażenie, że nikt nie wykazuje entuzjazmu na tym koncercie. W ogóle przyszło około 6 osób. To, co widzieliście, to jest cała publiczność. Ale jest jeden człowiek, który zwrócił naszą uwagę, ponieważ uśmiecha się. Cały koncert się uśmiecha. Nikt się nie uśmiecha tutaj. Wszyscy są smutni, płaczą.
ale ten się uśmiecha. Dlaczego? Dlaczego się uśmiechasz? Powiedz nam. Dobre zioło palę. Jest tu przedstawiciel czołowego, bo jedynego portalu Ska, Rootmaker.pl. I zaraz nam powie, dlaczego w polskiej duszy gra reggae, a nie ska. Dlaczego? To jest przecież po prostu prawdziwa słowiańska muzyka. Ona jest z nami od tysięcy lat, tu się nic nie zmieniło, ona wcale nie jest z Jamajki. To są podłe plotki i niedomówienia. Okazuje się, że to jednak polska muzyka, ale reggae czy ska jest polską muzyką? Przede wszystkim reggae, ska to tak jakby późniejsze, to tam z czasów Piastów bardziej. Czyli Piast Kołodziej, jak śpiewali Pomorzanie, kiedy miał długie włosy. To nie był przypadek. Jakie dziewczyny preferują ska nad reggae? Powiedz mi, co jest nie tak z Bobem Marleyem? Naprawdę, czemu nie on? Z Bobem Marleyem jest wszystko nie tak. Po pierwsze, miał dredy. Po drugie, nie kibicował Legii. Po trzecie, myślał, że gra ska. Czyli Bob Marley się mylił na wielu frontach. Wszyscy wiemy, że historia ska zaczęła się w Polsce od zespołu Alibabki i od utworu Dykcja, Dykcja, Dykcja. I tu jest człowiek, który jakby jest coachem dykcji w Polsce, znanym w ogóle, prowadzi szkołę tego. I powiedz, czy ten utwór jakoś cię zainspirował, żeby tą szkołę otworzyć? Nie sądzę, żeby tak było. Nie. Mówi, że tak, że to było dla niego ważne, ale kontynuujesz to dalej, bo masz dużo uczniów, tak? No, kilku, tak. Ale podobno, na przykład OSTR, podobno, jeden z twoich uczniów. ONR! To słucha ciebie. Pomyliliśmy artystę, no jednak ktoś inny. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również.